Słuchaj, tam jest świetlica i miejsce, gdzie się spotykamy na terapii grupowej. Może to nie jest pięciogwiazdkowiec, ale mam nadzieję, że się przyzwyczaisz. A, pewnie, że tak jest super. Coś cię boli? Głowa. Migrena. Jak się rozpakujesz, to zgłoś się po tabletkę. Dzięki. No, to pewnie, że ze stresu. W końcu zaczynam moje nowe życie. Fajnie, że tak uważasz. No, sięgnąłem dna. Czas się od niego odbić. Chodź, pokażę ci twój pokój. Trafisz do domu? Bliźniutko, bliźniutko. Mhm, ale tak, tak, do środek. Natasza? Cześć. Cześć. Adam? A ty się dobrze Świetnie. Czujesz? Świetnie. Straciłaś narzeczonego. Adam? To teraz masz nowego. Adam, co ty robisz? Wyjdziesz do mnie? Ty chyba oszalałeś. Wstawaj. Powiedz tak. Jesteś pijany. Wstań. Adam, proszę cię. Dobrze. Nienawidzę pijanych mężczyzn. Dobrze. Pomóc ci? No. Nie dziś. Nie dziś? Potrzymaj parę słówek. Wszystko okej? A ja bym bardzo chciał, żebyśmy byli razem. I nie wiem, co ty mi zrobiłaś, ale ja nie mogę przestać Adam, o tobie myśleć. Adam, jesteś pijany. Adam? A co ty tu robisz? Nie powinieneś być jeszcze w firmie? O, tego. Sandra, My się akurat znamy, to ja już sobie pójdę. Dobra, Adam, my też idziemy. Do domu, chodź. Ale nie do domu, przepraszam. Idziemy na miasto. Adam, bądź grzeczny, chodź. Nie. Idziemy na miasto. Zapomnieć. Hejka, już skończyłaś pracę? Cześć. Co jest? Adam mi się właśnie oświadczył. Co? Nie, nie tak normalnie. On był kompletnie nawalony. Co za idiotyczna sytuacja. Domyślam się, że skoro był pijany, to nie były oświadczyny stulecia. Bo on jest taki sam jak Chris. Ten sam typ. Boże, czemu mi się podobają tacy beznadziejni faceci? No ale Adam taki nie jest. Wiem, co widziałam.